Prezentuje Jacek Zieliński, jak się podoba ta para stoperów Rzeźniczak Magiera. Przed rozpoczęciem sezonu, gdyby ktoś tak powiedział, że Legia zagra, no to chyba został odesłany do gdzieś pomieszczenia zamkniętego. Ja myślę, że dobrze prezentuje się obrona. Ja myślę, że tutaj można mieć jedynie pretensje do Dudka, który z tymi dośrodkowaniami jest na bakier, ale ja myślę, że w tym zestawieniu, jak na pierwszy mecz, Legia sprezentuje się dobrze. Darku, a głównie aktorzy są już na murawie, oddajemy głos komentatorom. Witamy Państwa ponownie. Marek Mikołajewski już chciał zacząć drugą połowę, ale pokazuje Łukasz Jarosiewicz, nas jest tylko 10. Przygotował zmianę trener Marek Motyka, ale jakoś to długo zeszło, biorąc pod uwagę, że był cały kwadrans przerwy. Dopiero teraz Benjamin Imek, przygotowany do wejścia na boisko, zastąpi Dariusza Dźwigałę. Także jedna zmiana w ekipie Polonii. Drugą połowę rozpoczynają gospodarze Legia. 3-0 prowadzenie legionistów do przerwy. Teraz Imech z Kosmalskim tworzą parę napastników. Jarosiewicz wycofany do linii pomocy, gdzie tutaj grają razem w środku z Konradem Gołosiem. Jarosiewicz trochę bliżej bramki rywala. Gołoś naciskany teraz przez dwóch, trzech przeciwników. Kłopoty ma Polonia z wyjściem z własnej połowy. Gołaszewski, dobrze ustawiony Sokołowski. Przy piłce Polonia rusza, Gołoś szóstką. Trochę nerwowo odgrywał piłkę, ale poradził sobie. Cichoń, Cichoń. I dobre wyjście Boruca. Lewa strona Legia, Sokołowski. Wstrzymał trochę akcję. Pokazuje się drugi z Sokołowskich. Dużo miejsca ma Smoliński. Spokojnie Surma na lewą stronę do Kiełbowicza. Smoliński. Ale świetnie teraz zmylił dwóch polonistów. Marcin Smoliński. Tomasz Sokołowski. I przepiękna bramka. Tomasz Sokołowski już w 78 sekundzie drugiej połowy podwyższa na 4-0. Poloniści praktycznie stali przy całej tej akcji i patrzyli. Jak zahipnotyzowani. No, bardzo długo się utrzymywała Legia przy piłce. Ładne podanie tutaj do Sokołowskiego. Sokołowski nie wiedział za bardzo, co zrobić. Popatrzył, że bramkarz jest przy bliższym słupku i spokojnym, pięknie wymierzonym lobem pokonuje po raz kolejny bramkarza Polonii. Ma szczęście do pięknych bramek przeciwko Polonii Tomasz Sokołowski. Bo nie tylko w lidze kiedyś strzelił bramkę, która później uznana została przez naszych abonentów za bramkę roku, ale strzelił również pięknego gola w meczu Pucharu Ligi. Teraz znów piękny techniczny strzał. W pewnym momencie wydawało się, że za długo czeka. To szukał partnera, ale również kątem oka na szczęście zauważył, że i bramkarz Polonii nie stoi tam, gdzie stać powinien. Na samo uderzenie było rzeczywiście pierwszej klasy. 4-0 prowadzi Legia. Niewiele się zmieniło po przerwie. Pierwsza akcja w wykonaniu gospodarzy kończy się zdobyciem bramki. A przy tak pasywnej postawie w obronie Polonia tych bramek może zainkasować jeszcze więcej. Podkreślmy jeszcze w całej tej akcji sporą zasługę tego młodego Marcina Smolińskiego. Pan go miał w reprezentacji na tegorocznych nieudanych w sumie lipcowych mistrzostwach Europy. Nieudanych, bo żeśmy rzeczywiście nie wygrali żadnego meczu, ale jednocześnie sam fakt, że byliśmy w ósemce Europy, też o czymś świadczy. Cieszy, że taki młody zawodnik niedawno, warszawianin do klubu warszawskiego Legia, od razu tutaj odgrywa znaczącą rolę, bo praktycznie biorąc w tych meczach, w których dotychczas występował, nie należy do najsłabszych, a wręcz odwrotnie. To on właśnie między innymi tutaj kilka pięknych podań wykonał, otwierających kolegom możliwość oddania strzału, a i sam tutaj nie pozostaje dłużny, również zdobywa piękne bramki. Rzut rożny dla Polonii. Imek wysoko nad bramką. Jeszcze wracając do tych mistrzostw Europy, do tamtego zespołu, może jako drużyna nie prezentował się jakoś rewelacyjnie, ale tam jest paru piłkarzy, w których ja mocno wierzę. Chociażby Łukasz Piszczek, jestem przekonany, że to będzie Łukasz snajper wielkiej Sławek talentu. Peszko, który przecież gra w reprezentacji młodzieżowej, ten raz młody jest. Łukasz Fabiański, który jest w tej chwili w Lechu Poznań. Co prawda jeszcze siedzi na ławie, ale to młody, utalentowany bramkarz. Jest Grzesik Barcza, który na stałe wywalczył miejsce w Zagłębiu Lubin. A więc nam, i rośnie nam kolejne, chyba udane pokolenie piłkarzy. Nic, tylko się cieszyć. 4 do
Zera, Legia prowadzi z Polonią. Poloniści teraz troszkę ambitniej, waleczniej, wywalczył piłkę Kosmalski, pole karne i Mech. Drugi raz dochodzi do piłki, drugi raz posyłają wysoko nad bramką. Jest to jakieś ostrzeżenie dla Legii. Rozpoczęliśmy nasz komentarz od pytania pana, co się tam działo w rozmowach przedmeczowych. No mogę w tej chwili zdradzić, wynik już jest praktycznie i wynik meczu przesądzony, że jeden z rozmówców powiedział, jeśli Polonia ten dzisiejszy mecz, widać to był zatwardziały kibic Legii, przegra mniej niż 7 bramkami, to będzie postęp. No zanosi się na to, że może być właśnie koło tego rezultatu, jeśli dalej Legia, tak jak mówiliśmy w pierwszej połowie, po zdobyciu tych 3 bramek nie spuści stronę, tylko będzie chciała upokorzyć, bo już tak można w tej chwili użyć takiego sformułowania sąsiadów Warszawy. Gołaszewski, no fatalny błąd, oddanie piłki od razu pod nogi rywalowi, Sokołowski raz jeszcze, Włodarczyk nie trafia piłka, ale jeszcze zdążył ją odegrać do Smolińskiego. No takie jęki już przy tych akcjach Piotra Włodarczyka słychać na trybunach. Sokołowski, dobre rozegranie znów na lewą stronę, Kiełbowicz, Saganowski nie trafia w piłkę i spokojnie asekurowana piłka teraz przez Szymanka, Banaszyński wybija daleko. A każda kolejna nieudana akcja Piotra Włodarczyka to tak dla nas spełniał sygnał, że być może dostanie szansę kolejny młody piłkarz utalentowany. W debiucie przed publicznością warszawską ma szansę zadebiutować 17-latek, który nie tak dawno przeszedł do Legii, bo widzimy tego, nie widzą państwo na ekranie, jak intensywnie rozgrzewa się poza boiskiem Maciek Korzyn. Grał w europejskich parach, to widoczne jak i Smolińskim, zresztą mówiliśmy, że ta bramka Smolińskiego trochę przypomina gola, jakiego zdobył na otarcie Łez w rewanżu z Austrią 1, tam było trochę dalej. Ten Polej musiał być silniejszy, ale też był celny. Dudek i Mech. Piłka daleki. Rozkłada ręce Borys, chciał zagrać najpierw krótko, ale Mech blisko przy rzeźniczaku. Kłopoty z pachwiną, może to też ma jakieś znaczenie, no, zwłaszcza przy tych dalekich wybiciach. Udarewicz. No i atak Włodarczyka kończy się odzyskaniem piłki przez Legię. Saganowski już jest w polu karnym. Sokołowski! Włodarczyk! Znów jakby się trochę przestraszył, nie wiedział na którą nogę, jak się do tego strzału złożyć. Znów szansa niewykorzystane. No niezbyt szczęśliwie dzisiaj Piotrek gra w tym meczu, a te wszystkie sytuacje, co ciekawe, dotychczas miał na właśnie lewą nogą. Na lewą nogę. Ja ani razu praktycznie nie potrafił celnie tą nogą zagrać. Rozgrywa się Maciej Korzyn. Na pewno popularnemu Włodarowi bardzo zależy na tym, żeby tutaj wreszcie się przełamać, a okazje są, bo stwarzają je sami rywale. Sokołowski. Sokołowski na prawą nogę. Broni Banaszyński. Jest rzut rożny dla Legii. No i przywołany Maciej Korzym do ławki. Zauważyli to kibice. Już skandują jego nazwisko. No liczą na to, że kolejny młody piłkarz dobrze się tutaj przyjmie. Maciej Korzym przygotowuje się do wejścia na boisko. Tymczasem rzut rożny dla Legii. Piąstkuje Banaszyński. Smoliński. Nieźle pomyślana piłka. Dobrze wyczuł intencje rywala Gołaszewski. Gołoś. Bąk. Blisko przy nim Kiełbowicz. Out dla gospodarzy. Sokołowski. Sokołowski, wygrany pojedynek z Gołaszewskim. Nie opanował
piłki Sakanowski. Kosmalski, zgranie do Imecha niedokładne. Dudek. Surma, wygrany pojedynek. Jeden i drugi w środku boiska. Świetnie zaczął tę akcję kapitan Legii. Gorzej było już z podaniem. Miał chyba większe pole manewru, biorąc pod uwagę boki boiska. Jarosiewicz. Jarosiewicz szuka teraz zejścia do środka, strzał z dystansu i przepiękna bramka Łukasza Jarosiewicza. Nawet nie jestem zdziwiony, że akurat tej pozycji szukał do strzału, bo już chyba przynajmniej ze dwie takie bramki w wykonaniu tego piłkarza widziałem. 55. minuta i pierwszy gol dla Polonii. Fantastyczny strzał Łukasz Jarosiewicz. 4-1 prowadzi Legia. No to jest bramka, która konkuruje chyba z bramką Sokołowskiego, jeśli chodzi o piękno. A jednocześnie mam takie wrażenie po tych kilkunastu minutach drugiej połowy, jakby na boisku zaczął się radosny futbol, a więc nie taki niekontrolowany, tylko improwizowany. No takie coś kibice lubią. No, lubią, bo są sytuacje pod jedną, pod drugą stroną. No i padają bramki, a brak konsekwencji taktycznej przede wszystkim. Trenerzy nie lubią, kibice lubią. 5 goli już padło. Mówiliśmy o słabej skuteczności obu drużyn w tym sezonie. I jeszcze jeden strzał. Bardzo szybko wypracowali sobie Poloniści drugą szansę przy strzale z dystansu. Kosmalski lewą nogą, niecelny. Kiełbowicz. Udarewicz. Bąk. Ładnie utrzymał się przy piłce. Jarosiewicz. Rzeźniczak. Dobrze pomyślał, zanim zagrał piłkę. Znalazł tutaj po lewej stronie Saganowskiego. Blisko Saganowskiego Gołaszewski. Kiełbowicz, no ale Legioniści tutaj wszyscy byli blisko skupieni, bliżej lewej strony. Kiełbowicz tak trochę na pamięć chyba zagrywał mocno do prawego skrzydła. Magiera przy Kosmalskim. Utrzymuje się przy piłce Kosmalski. Nieudane wejście Dudka, Jarosiewicz. Znów zejście na prawą nogę i znów strzał, no ale już ze skutecznością gorzej. No wyraźnie mu teraz piłka zeszła, to poprzednią pięknie zdobytą bramkę uderzył wewnętrznym podbiciem. Piłka z taką rotacją minęła interweniującego Borusa, a teraz piłka niestety nie była uderzona tą częścią stopy. Zewnętrznym podbiciem widać, bo jak uciekała od bramki. Nie Kosmalski, tylko Jarosiewicz. Gdzieś tam podbiegnął się w zagraniu. Zobaczymy, czy to zwiastuje jeszcze ciekawe sytuacje z obu stron. No, czasami tak jest, że jak drużyna wysoko prowadzi, to nie dotyczy to naszej ligi, ale myślę wielu europejskich, i później traci gola, to zaczyna grać troszeczkę asekuracyjnie, bardziej się skupia na obronie, wie, że tak dużej przewagi nie powinna stracić i widowisko wtedy traci. Zaczyna się minimalizm, też tak można powiedzieć. No mam nadzieję, że tutaj jeszcze jest dużo czasu przecież do końca spotkania, ponad 30 minut, że Legia nie spocznie w atakowaniu bramki Polski. No nie będzie tego, że można tutaj coś na Łazienkowskiej działać, że może jak się udało strzelić pierwszą bramkę, może uda się jeszcze jedną. W ostatniej minucie poprzednich derbów Poloniści zdobyli 2 gole, a już przygotowany do wejścia jest Maciej Korzyn. Rywalom, gdy ci rozgrywają piłkę. Na spalonym Włodarczyk. Nie przypilnował linii. Znów gdzieś tam wystarczył jeden krok u Darewicza, aby zostawić napastnika Legii na spalonym. No i nie odkryjemy Ameryki. Że to jest ta zmiana, o której mówiliśmy. Tak. Dużo strzałów, dużo sytuacji, ale wszystkie niewykorzystane. Schodzi z boiska Piotr Włodarczyk. W jego miejsce młodziutki Maciej Korzyn. Tego chłopaka też
mecz zna pan znakomicie. No znakomicie, niebawem się z nim będę miał okazję spotkać, ponieważ reprezentacja, która zakwalifikowała się do drugiej rundy eliminacji finałów Mistrzostw Europy do lat 17, niebawem równolegle z reprezentacją pierwszą naszą narodową rozegra również mecze z Francją we Francji, a więc Maciek będzie miał okazję wykazać się przeciwko Francuzom. Zobaczymy, jak poradzi sobie przeciwko Polonii. Ma pół godziny na zaprezentowanie swoich umiejętności. Wybijał Sokołowski, a wywijał to za dużo powiedziane. Piłka posłana do góry, ale już zaczyna akcję Legia. Podchodzi do piłki Korzyn. Sokołowski, Surma. Sokołowski na spalonym Smoliński. Korzym. Sprytnie się zachował. Surma na lewą stronę. Przesuwa Legia z prawej na lewo. Trochę za wolno. To podanie do Saganowskiego niedokładne. Gołaszewski i Mech. Przy nim Magiera. Wypuścił sobie piłkę Imech. 60 minut gry za nami. Informacje jeszcze z drugoligowych stadionów. W Łodzi był remis, po raz drugi remis po rzucie karnym Rafała Niżnika. ŁKS wyrównał stan meczu na 2-2 meczu derbowego z Widzewem. Natomiast Arka wygrała z Ruchem 2-0. Wiele ciekawych rzeczy działo się dzisiaj na drugoligowych boiskach. Spora część tej kolejki odbyła się w piątek. Legia nie ma spalonego! No i była znakomita szansa na to, aby podwyższyć wynik. Wyłuskał tę piłkę Banaszyński Saganowskiemu. I mamy informację, że skończyły się derby Łodzi 2-2. Błąd teraz Smolińskiego. Imek. Prawa strona odkryta. Nie zagrał tam Jarosiewicz. Przede wszystkim do siebie może mieć pretensje, bo można było grać prawym skrzydłem. Czekał na piłkę Bąk. Łatwa strata na własnej połowie teraz Polonii. Surma, Smoliński. Trzeba przyznać, że od początku, kiedy pojawił się w składzie Legii Marcin Smoliński, widać, że on szuka tej gry na jeden kontakt, że przede wszystkim myśli o rozwiązaniach bez zatrzymania piłki. Gołoś. W ramach przepisów do tego momentu, bo sfaulował Saganowski. Jakoś. Gołaszewski. Imech. Znów poprzykrzam o życie Magiera. Załóg Gołaszewski, który zdecydowanie rzadko przesuwa się do przodu, tak by rozgrywać tam akcję skrzydłem razem z Krzysztofem Bąkiem. Rzut do właśnie Bąka. Przegołoś. Bąk. Jarosiewicz. Sokołowski we własnym polu karnym. Niepewne wybicie. Walczył o piłkę i Mech. Nie ma rzutu karnego. Nie było faulu. Rusza Legia. Sokołowski. Dany rajd już kilkadziesiąt metrów, rozciągnięcie gry do Saganowskiego. Sokołowski wszedł do środka, jest na polu karnym też Korzym. Piłka przed pole karne, musiał się troszeczkę do niej cofać. Surma. Jeszcze walczył Surma. Przejął piłkę Cichoń. No i teraz wejście na pewno na żółtą kartkę. Nie ma wątpliwości. Sięga po tę kartkę Marek Mikołajewski, ukarany Dariusz Dudek. Trzecia żółta kartka w lidze tego piłkarza. To jest jeszcze poprzednia sytuacja w polu karnym. No, trzymał za koszulkę Rzeźniczek Kosmalskiego. Nie wychwycił tego sędzia Mikołajewski, ale rzeczywiście chyba trudno było to zauważyć. Tam gąszcz zawodników. Zmiana w ekipie Polonii. Opuszcza boisko Krzysztof Bąk, w jego miejsce z numerem 15 Jarosław Mazurkiewicz. Jeszcze niedawno ten podstawowy piłkarz Polonii, ale w tym sezonie trzy razy tylko wchodził z ławki w lidze i łącznie uzbierało się tego grania niecały kwadrans. To jest jeszcze sytuacja, którą miał Saganowski. Niewiele było miejsca, aby tym zwodem na prawo minąć Banaszyńskiego.
tam może jeszcze rozpamiętuje tę swoją szansę z pierwszej połowy. Smoliński. Biegnie Kiełbowicz na lewą stronę, czeka na niego Sokołowski. Podanie do Kiełbowicza. Korzyn, faulowany Kiełbowicz. Wyraźnie nie mógł sobie z nim poradzić Gołaszewski. Przytrzymywał rywala, zarobił żółtą kartkę, trzecią swoją w tym sezonie. Rzut wolny z bocznego sektora boiska, jeszcze raz ta sytuacja. Dobrze ruszył Kiełbowicz, poszedł za całą tą akcją i dobrze też kontynuował tę akcję Maciej Korzyn. Dobrze jest, powiedział Banaszyński. Rzut wolny dla Legii. Znalazł się tutaj na długim słupku Jakub Rzeźniczak. Dobrze jednak zablokowany przez rywala. ...25 minut do końca derbowego meczu w stolicy. Będzie jeszcze jedna zmiana w Legii. Za chwilę zadebiutuje w lidze Anglik Eddie Stanford. Wejdzie w miejsce Tomasza Sokołowskiego pierwszego. Eddie Stanford, odnotujmy, pierwszy występ Anglika, przedstawiciela ojczyzny futbolu w naszej ekstraklasie. No i jednocześnie to jest kolejny debiut w lidze po Maćku Korzynie, a więc Legia przy takim rezultacie może pozwolić sobie na takie zmiany. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że Sokołowski tu narzekał wcześniej troszeczkę na boisku. Widać, że dał dużo z siebie. Także trenerzy nie robią błędów, puszczają nowych, młodych zawodników ku uciesze warszawskiej publiczności. Eli Stanford. Młody, niespełna jeszcze 20-letni gracz, lewonożny. On tam się przeniósł na lewą stronę pomocy. W niektórych zapowiedziach dzisiejszego meczu był brany pod uwagę przez media jako ktoś, kto zagrał od pierwszej minuty. Popatrzmy. Korzyn, że się zabierał do tego driblingu w polu karnym, trochę zgubił piłkę. No ale tu bardzo ładnie rozegrało dwóch małolatów, tak mogę powiedzieć, tą akcję. Czyli Smoliński i Korzyn. Tak jak wygrali od dawna ze sobą. Out dla Polonii. Stanford. Pierwszy raz przy piłce. Kolejny za mecze w rezerwach Legii. Chociaż tam gra bardziej w środku boiska. Zobaczymy, jak sobie poradzi na lewej pomocy. Kosmalski ofiarnie utrzymał piłkę. Jarosiewicz. Uważali poloniści, żeby nie spalić. Cichoń teraz jest na prawej stronie boiska. Cichoń. Piłkarz bardzo aktywny w wielu dotychczasowych meczach Polonii. Dziś praktycznie wymieniamy jego nazwisko drugi raz. Nie ma rzucający się w oczy indywidualności w Polonii. Może momentami się pokazywał tutaj najbardziej wysunięty i osamotniony w sumie w tych akcjach ofensywnych Jacek Kosmalski. Ale reszta dzisiaj polonistów rzeczywiście gra bardzo, bardzo przeciętnie. Czary mare w wykonaniu Adama Cichonia. Oglądaliśmy przed chwilą, niewiele z tego pożytku wyszło. Stanford, Korzym, akcja rezerwowych. Korzym szukał Smolińskiego. Jeszcze raz Stanford, opanował piłkę. Stanford, przed nim Szymanek. Rozsądne wycofanie w sytuacji, kiedy nie było miejsca na dośrodkowanie. Szansa, broni Banaszyński. A szansę miał ponownie Marcin Smoliński. Kontra Polonii. Zbyt mocne podanie, chociaż starał się ambitnie do samego końca Jacek Kosmalski, a my oglądamy jeszcze szansę Smolińskiego. W bardzo trudnej sytuacji, był blokowany i odpychany.
to tylko na plus można mu zaliczyć, że w ogóle tę piłkę prawą nogą uderzył. Spokojniejsi trenerzy Legii. Były porażki z Groblinem, z Wisłą, porażka w Szczecinie z Pogonią. Liczyli na to, że by ratować jeszcze ten koniec rundy jesiennej, Legia podniesie się w derbach i tak się stało. Możemy to już chyba ocenić na 20 minut przed końcem, chociaż nie takie rzeczy jeszcze w końcu się zdarzały, jak odrobienie trzech bramek w końcowych minutach. Nie ma spalonego, nie trzymał tej linii Szymanek i zablokowany strzał Korzyma. Rzut rożny. Bez respektu. Dużo starają się teraz grać, wziąć na siebie grę, bądź ci rezerwowi, bądź młodzi, bo przecież Smoliński gra od pierwszej minuty. To dowodzi dobrze o zawodnikach starszych Legii, że próbują go grać z tymi młodymi, że nie omijają ich, że wierzą w ich umiejętności i przydatność dla zespołu. No, trzymał się przy piłce Smoliński, zagrał do Stanforda. Jeszcze jedna wrzutka, praktycznie przerzut na prawą stronę, zabrał się z piłką Dudek. Dudek, bardzo efektowny początek tego meczu. Dudek, świetne zagranie w pole karne. Sokołowski i od bramki zacznie Banaszyński, a my posłuchajmy Tomasza Sokołowskiego. Właśnie, ze mną Tomasz Sokołowski pierwszy. No chyba jedna z najpiękniejszych bramek i najpiękniejsza dzisiaj bramka Legii. To kolejne szczęśliwe derby. To znaczy, no na pewno 4-1 po wcześniejszych tutaj spotkaniach. No akurat chcieliśmy tutaj po prostu przełamać złą pasę. Na razie prowadzimy 4-1, no także nie sądziliśmy, że będzie stać na nas na strzelenie tyle bramek, bo w wcześniejszych meczach no, nam ciężko to szło. Akurat kolejny nam leży i był to dla nas bardzo ważny mecz, szczególnie jeszcze derby. Mam nadzieję, że do końca będzie tak dobra nasza gra, nie stracimy żadnej bramki, a może coś jeszcze uda się strzelić. Jest pan teraz już tylko obserwatorem, jest już spokój na ławce rezerwowy? To znaczy do końca trzeba no, uważać, bo tutaj no, Polonia groźnie kontratakuje, no, szczególnie strzelili kontaktową bramkę i po prostu no, będą grali do końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tyle Tomasz Sokołowski do tego kontaktu. W wyniku to jeszcze bardzo daleko. Padł na razie jeden gol dla Polonii. No nie tylko dystans jest bardzo duży do odrobienia przez zawodników Polonii, jednocześnie jakoś gry, no nie oszukujmy się, to musiało być rzeczywiście jakiś kataklizm, trzęsienie ziemi, żeby tę różnicę trzech bramek Polonia przy bardzo przeciętnej, mówiąc delikatnie, grze była w stanie odrobić. Surma. Legii teraz brakuje płynności w rozegraniu, to oczywiście i efekt zmian i ambicji tych wielu piłkarzy, którzy bardzo chcą się pokazać przy korzystnym już wyniku. Faulowany Dudek, zupełnie niepotrzebny teraz, skoczył do Jarosiewicza. Rzut wolny dla Legii, to jeszcze raz ta sytuacja. No, niesportowe zagrupowanie. Jeśli sędzia to widział, to był pobłażliwy dla obrońcy Legii, który ma już na koncie żółtą kartkę. Z autu Legia zostawia piłkę Stanford. Teraz toczą pojedynki z Cichoniem. Cichoń to jest Polak o korzeniach niemieckich, natomiast Eddie Stanford to nie jest taki stuprocentowy Anglik, bo korzenie jak najbardziej polskie, tata pochodzi z Sieradza. A paszport? A to zobaczymy, jak będzie grał. Aż na razie jednego kandydata z wysp mamy. Do. No właśnie, w tym kontekście powiedziałem, czy te korzenie polskie uniemożliwiłyby mu, jeśli nie ma uzyskania obywatelstwa polskiego. Zrezygnował z zagrania na prawą stronę, wybrał ten środek, Korzym, teraz piłka na prawo do Dudka.
Radek widział, że tam Sokołowski wyjdzie na pozycję spaloną. Próba innego rozegrania. Korzym, Sokołowski wypracowali legioniści przewagę po prawej stronie. Nie potrafili jej wykorzystać. Piłka wraca w pole karne. Spokój zachowany przez polonistów. Nieprawidłowo zatrzymywany Gołś. Szymanek. Mazurkiewicz. Osmalski. Spodudek. Teraz dobra decyzja Szymanka, ale nie udało się przerwać tej akcji Legii. Nie było spalonego, gdyby podanie Smolińskiego dotarło do Saganowskiego. Byłaby sytuacja sam na sam. Kosmalski przed pole karne. Mazurkiewicz. Faulowany rzut wolny dla Polonii. Akurat rzutów rożnych Polonia miała sporo, ale taki wolny sprzed linii 16 metrów to chyba pierwszy. No zobaczymy, jaki wariant wybiorą poloniści. Dość niecodzienne rozegranie dało im bramkę, pamiętam, w meczu z Krakowią. Kwadrans do zakończenia derbów. Przy piłce Jarosiewicz, mniej więcej z tego miejsca, ale z gry. Uderzył nie do obrony. No, zdobył pięknego gola. Spory współudział miał kryjący go w tym momencie Dudka. To będzie widać, jak będzie podsumowanie meczu, jak padały bramki. Popatrzmy. Jarosiewicz. Stanął sobie, tak jakby dokładnie wymierzał ten rozbieg. Jarosiewicz nad poprzeczką. Chyba łatwiej było, prowadząc sobie piłkę. Naprawdę piękne, tyle tylko, że marne to pocieszenie dla polonistów. No, spięcie w środku boiska, siły nerwy, stara się rozdzielić piłkarzy Marek Mikołajewski. No i powstał ogień bez iskry, bo praktycznie nie było sytuacji takiej, bo Marek troszeczkę sprowokował chyba Zaganowski całe zajście, aczkolwiek był faulowany, ale nie mógł chyba w ten sposób, nie powinien w ten sposób zareagować. Zobaczmy, o właśnie to. Zaganowski ostro, w starciu z Szymankiem, potem jeszcze się tak o niego przewracał, że poirytował się obrońca Polonii. Dobrze, że to wszystko się uspokoiło. No, ale znów ostre wejście, tym razem Korzyma. Składa ręce Gołoś. Sędzia nie sięga po kartkę. Wznowi grę. Polonia. Blisko stoi Zaganowski. Gołoś krótko do Jakosza. Szymanek. Udarewicz. Cichoń. Zablokowany przez Stanforda. Piłka dla Legii. Zdecydowanie osłabło nam tempo, panie Andrzeju. Myślę, że to też jest efekt tego, że Legia grała w równym wysokim tempie przez ponad godzinę. To raz przyniosło to określony efekt bramkowy. W tej chwili już chyba są usatysfakcjonowani tym wysokim prowadzeniem. Bronią bardziej w wyniku, czy można tu mówić o jakiejkolwiek obronie, bo są ciągle stroną przeważającą, ale nie myślą raczej o podwyższeniu rezultatu, a tutaj pozostawieni w przodzie debiutanci może coś wymyślą. Stanford, no i wyskoczył wyżej od rywala Saganowski. Zdołał dojść do tej centry, choć na początku wydawało się to niemożliwe, ale już na pewno niemożliwym było skierowanie piłki do bramki. Ale znów odnotujmy akcję debiutanta. Eddie Stanford dość odkrywał z lewej strony. Dobre zachowanie w środku boiska Łukasza Surmy. Przepraszam, Marcina Smolińskiego. Nie przyniosło przejęcia piłki. Z autu Jakosz. Gołoś.
Jan Piłkę Smoliński, ale przytrzymujący rywala, od razu wychwycił to arbiter. Zdecydowanie za bardzo osamotniony jest gołość w środku boiska, nawet przy przesunięciu Jarosiewicza do pomocy grają dość daleko od siebie. Jarosiewicz, jeszcze jedna próba. Razem bliżej niż z rzutu wolnego, ale nie celnie. Jest jeszcze jakaś szansa dla Polonii. Ten rzeczywiście Legia troszeczkę spoczęła na laurach, a jednocześnie, no nie oszukujmy się, ale trema debiutancka na pewno jednak trzyma niektórych tych młodych zawodników, którzy weszli. Jak z nimi sobie Polonia nie będzie miała dać rady, to będzie źle o niej świadczyło, jeśli straci kolejne bramki. Stanford przewraca się w polu karnym. Maciej Korzym. Nie było faulu. Już poloniści, Kosmalski, Magiera, nie ma spalonego, Udarewicz, atakowany przez Korzyma, Stanford, Saganowski i szansa, Smoliński, gdzie jest piłka? W rękach Balaszyńskiego. Do końca odważnie Korzym przypłacił to jakimś urazem, a Smoliński zgubił piłkę, uciekła mu tutaj za bardzo do środka, nie było szansy ani strzału, ani odegrania do Saganowskiego. Legia jeszcze w tym sezonie nie strzeliła bramki w ostatnim kwadransie gry, tymczasem żółta kartka dla Jarosiewicza. Trzecia w tym sezonie. Podobnie było w przypadku i Dźwigały, i Gołaszewskiego. 82 minuta. Faul. Mistrz wejście. Zmierz nawet bezpardonowo potraktował Korzyma. A to jest sytuacja z pola karnego. Faulu tutaj nie ma. Jeszcze szarża Smolińskiego w polu karnym. Tymczasem rzut wolny. Kiełbowicz. To przemył piłkę przed polem karnym. Przyjmował gołość, ale niedokładnie podał do Jarosiewicza. Na spalonym któryś z legionistów. Wracający Dudka, który znalazł się przy tym rzucie wolnym w polu karnym, dosyć opieszale postanawiał wracać, no i zastała go sytuacja na spalonym. Dudka to wracał za wolno w czwartek. W Gracu. Dariusz Dudek. Dudka, oczywiście Dudek, przepraszam, przepraszam. No, swoją drogą Dariusz Dudek długimi okresami mógł tylko dopingować lata w Liverpoolu, a teraz siedzącego, tak? Teraz Jurek może ściskać kciuki za Darka, bo on sam niestety tylko w roli widza. Podobił się gołość, łatwa strata piłki, już Smoliński do Dudka. Surma sam na przebój, ale łatwo poradził sobie gołość. Teraz Polonia ma przewagę w środku boiska. Dynamicznie zaczął tę akcję Mazurkiewicz. Nie ma spalonego. Kosmalski. Podanie do Mazurkiewicza. Bardzo ładnie przewidział to wszystko Jacek Magiera. Dobrze Szymanek. Wydawało się, że uratuje sytuację, ale podał wprost do Smolińskiego. Smoliński szukał tutaj Saganowskiego. Nic nie było. Starcie z Udarowiczem w walce o dojście do piłki. O właśnie. Bardzo dobra decyzja sędziego. I Mech. Źle do Cichonia. No nic się nie udało zdziałać przy Łazienkowskiej. Marek Motyka żartował. Derby stolicy, ale ja przecież jestem
Góral i to jeszcze wychowany w Krakowie. Na pewno były ambitne plany, aby tutaj dopaść Legię. Legia od początku meczu pokazywała, że zrobi wszystko, aby po tych paru ostatnich meczach złe wrażenie zatrzeć. No, na tą różnicę jakościową i bramkową nie wskazywała. Różnica punktowa w tabeli. 4 punkty tylko dzieliło te zespoły przed dzisiejszym spotkaniem. No, a tyle samo strzelonych bramek? Po dzisiejszym ta różnica się zdecydowanie zwiększa i chyba wszyscy wracają na swoje miejsca w tabeli, tam gdzie jakość tej drużyny odpowiada tym miejscem. A Legia może jeszcze się pokusić i na pewno będzie próbowała dołączyć do prowadzących w tabeli Wisły Grocklinkę, mimo że ta różnica punktowa na razie jest zastraszająco duża. Zastraszająca oczywiście dla kibiców przy Łazienkowskiej. Korzym, jest spalanie, jest uniesiona chorągiewka. Wścieka się tam Marek Saganowski, a my za chwilę zobaczymy. Kto miał rację? No, był Marek Saganowski za linią ostatniego obrońcy, więc powodów do złości absolutnie nie ma. Co jeszcze czeka oba zespoły w rundzie jesiennej? Polonia zagra z Górnikiem Zabrze u siebie i z Lechem na wyjeździe. Już teraz mogę powiedzieć, że to spotkanie będziemy transmitowali 19 listopada, natomiast Legia zagra w Katowicach z GKS-em i na zakończenie rundy jesiennej z Wisłą Płock przed własną publicznością. Jeszcze raz na spalonym Saganowski. Chyba już on nie ma wątpliwości, że kto dał piłkę rywalom. Ostatnich kilka minut legioniści jeszcze chcą się poderwać, jeszcze pokazać, że nawet w tym składzie już mocno zmienionym potrafią podwyższyć wynik. Wejdzie jeszcze na boisko Ireneusz Kowalski, bo też miała być to czołowa postać zespołu, a tymczasem wchodził z ławki w meczach z Lechem, Zagłębiem Lubin i Wisłą i grał łącznie niewiele ponad 90 minut. Korzym, Sokołowski. Korzym, z przodu tylko Saganowski. No, ten młodzieniaszek za bardzo chciał tutaj pogrążyć rywala, zagrać mu podanie między nogami, gołoś, nie dał się oszukać. Nie było faulu na Imepo. W środku Legia ma 4 piłkarzy, z przodu Saganowski, wstrzymał trochę tę akcję Smoliński, teraz Kiełbowicz, ładnie wyprzedzony Saganowski przez Szymanka. Mazurkiewicz, Jarosiewicz. Gołoś, to jest miejsce, z którego potrafi przymierzyć. Mówił w tym materiale, który oglądaliśmy we wstępie. Mówię, no, życzę ci dobrego występu, ale żebyś raz się spóźnił. Będę ja strzelał. No niestety, jak na razie nie dał okazji popełnienia błędu Borysa. Marcin Smoliński opuszcza boisko. Nie wiem, czy to jest taki specjalny gest Jacka Zielińskiego, żeby dać temu chłopakowi tą osobną owację od kibiców. Na pewno na nią zasłużył dzisiejszą grą, był jedną z wyróżniających się postaci. No i który, jak to się mówi popularnie, otworzył wynik pięknym uderzeniem z woleja lewą nogą przy pierwszej bramce zdobytej dalej. No i później bardzo ładne zachowanie przy bramce na 4-0, bramce Tomasza Sokołowskiego pierwszego, a to jeszcze raz strzał Gołosia. Wiemy, że tak potrafił uderzyć. Pamiętamy znakomite uderzenie w spotkaniu z Krakowią, które obronił Marcin Cabaj. Tutaj nie musiał dotykać piłki Artur Boruc. A na boisko wszedł kolejny zawodnik, który też kiedyś dużą liczbę spotkań rozegrał w reprezentacjach polskich juniorów. I u pana także. Tak się złożyło, że miałem okazję również z Irka kiedyś mieć w reprezentacji polskich juniorów. A więc praktycznie sporo tych, duża liczba tych zawodników w tej chwili na boisku. No chyba tylko obcokrajowcy w naszej lidze nie przeszli przez pana rękę. Jarosiewicz, dobry przerzut na prawą stronę, za chwilę rozpocznie się 90. minuta, Gołaszewski, Kosmalski, lewa noga i prost w ręce Boruca.
Polonia, chyba pamiętając to, co działo się tutaj w marcu, chyba będzie chciała podkręcić jeszcze w tej 90 minucie, w doliczonym czasie gry. No tempo. Bo wtedy tak padały bramki. Wtedy zdobyła bramki, a tutaj można jeszcze zatrzeć takie fatalne wrażenie z całego meczu poprzez poprawienie wyniku. Popatrzmy, rusza Gołoś. Odważnie, za odważnie może, ale wydawało się, że straci piłkę. Ostatecznie faul odgwizdany przez pana Mikołajewskiego. Rzut wolny, ustawił piłkę Gołaszewski, to jeszcze raz. Szarża Gołosia, ale fatalnie poloniści. Naciskany teraz Jakosz przez Sokołowskiego, zagrywa do Banaszyńskiego. Stanął Kosmalski, był na pozycji spalonej, stanął jak wryty, żeby sędzia nie uniósł chorągiewki, bo inni poloniści byli w grze. Nie złapał Borut piłki w boisku, będzie rzut rożny. Rozpoczyna się doliczony czas gry, 3 minuty. Sędzia dołożył do drugiej połowy meczu. Czwarty rzut rożny wykonywany przez polonistów. Kosmalski lewą nogą zagrywać będzie w pole karne. Wielu polonistów pod bramką Boruca. Jest tam Udarewicz. Jest dobrze grający głową Szymanek. Boruc przez siebie przegonił piłkę Jakosz. Jeszcze jeden rzut rożny. Nie ma sensu. Krótko pokazywał koledze Łukasz Jarosiewicz. Legioniści jeszcze ustawiają się, jeszcze się mobilizują, aby nie popełnić błędu w kryciu. Jarosiewicz. Piłka przed polem karnym. Gołoś na lewą nogę. Poprzeczka ratuje Boruca. No nie ma szczęścia Konrad Gołoś w tym siedleckim pojedynku z bramkarzem Legii. Najpierw gwizdek sędziego, potem ewentualnie już po tym gwizdku był faul Sokołowskiego. No i jak nie wierzyć w powiedzenie, że historia lubi się powtarzać. Mało brakowało, by w czasie doliczonym Polonia zdobyła znów w derbach Warszawy drugą bramkę. Dwie próby Konrada Gołosia, wyróżniającego się na pewno piłkarza po stronie Polonii. To trochę za mało, aby dziś nawiązać równą walkę z Legią. Na pewno pogadają sobie o tych strzałach po meczu z Arturem Borucem. Jeszcze minuta z sekundami. O ile się spotkają znów w autobusie. Będą wracać jakiś czas po meczu, to już może i w autobusach się rozróżni. Także można było spokojnie porozmawiać. Faul w środku boiska. Ciężkie są początki, przekonuje się o tym boleśnie Maciej Korzyn. No, Maciej już czwarty taki faul na nim. Trochę zdziwiony. Kowalski. Sokołowski. Dudek. Wycofanie do Boruca. Wniesiona chorągiewka. A w momencie wybicia piłki przez Boruca Andrusa Ganowski na spalonym. Akcja aż tam się nie przetoczyła, jednak zdecydował się unieść chorągiewkę sędzia liniowy, a pan Marek Mikołajewski przerwał grę. Myślę, że za chwilę... Tak, już patrzy na zegarek. Cały mecz zakończy. Jeszcze chyba pozwoli na tę akcję? Nie. W tym momencie 43. derby Warszawy dobiegają końca. Marek Mikołajewski gwizdnął po raz ostatni. 4-1. Legia wygrywa z Polonią. Polonia doznaje 11. kolejnej porażki w meczu wyjazdowym. Ambicje były spore, aby tutaj napsuć krwi Legii, aby tutaj wreszcie stoczyć wyrównany mecz. Nie udało się, zadecydowała o tym przede wszystkim zupełnie inna postawa Legii niż w paru poprzednich meczach. To raz, po drugie jednocześnie szybko utracone w krótkim okresie czasu 3 bramki podłamały zdecydowanie polonistów. I jednocześnie trzeba powiedzieć, że mimo nie było to widowisko najwyższej jakości, to jednak można było obdzielić kilka spotkań, jeśli chodzi o sytuacje podbramkowe, o strzały, no i o zdobyte gole.